Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Jacek Orłowski i mam zaszczyt być pastorem Kościoła Zielonoświątkowego w Nowym Sączu. Dziękuję, że dzisiaj zaglądnęliście na naszą stronę. Pozwólcie, że króciutko przedstawię Wam nasz Kościół i kim jesteśmy. Kościół Zielonoświątkowy jest jednym z trzech największych współczesnych kościołów protestanckich na świecie. W swoim działaniu i służbie odwołuje się do Bożego Słowa przede wszystkim. Pismo Święte mówi tak. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Dlatego też Kościół protestancki we wszystkim, co robi i we wszystkim, jak działa, odwołuje się do Bożego Słowa, odwołuje się do Pisma Świętego. Ale także w swoim działaniu odwołuje się do dzieła reformacji XVI wieku. Jak Państwo zapewne wiedzą, w 1517 roku Marcin Luther przybił swoje tezy na drzwiach klasztoru Wittenberga. Od tego dnia zaczęła się wielka reforma chrześcijaństwa, która wniosła wiele i jej efekty do chrześcijaństwa, jej efekty mogą być widoczne dzisiaj praktycznie we wszystkich współczesnych kościołach chrześcijańskich. Luther sformułował takie cztery fundamentalne zasady protestantyzmu, zasady, do których dzisiaj odwołują się prawie wszystkie współczesne kościoły protestanckie, także z Kościołem Zielonoświątkowym. Te cztery zasady to sola scriptura, czyli tak jak już powiedziałem, tylko Pismo, które jest jedynym fundamentem, które jest jedyną normą wiary, życia, jedynym fundamentem teologii chrześcijańskiej. Można nawet powiedzieć, że to, co jest w Piśmie Świętym, chcemy, aby było w Kościele. To, czego nie ma w Piśmie Świętym, chcemy, aby nie znajdowało miejsca w Kościele. Druga zasada, sola fide, tylko wiara. Wierzymy, że człowiek może być zbawiony jedynie na podstawie wiary, nie z uczynków, tak jak mówi Biblia, aby się nikt nie chlubił. Jedynie wiara jest fundamentem naszego zbawienia. Sola gratia, trzecia zasada, tylko łaska. Człowiek nie może własnymi wysiłkami spróbować zadośćuczynić Bogu za swój grzech. Człowiek jedynie może polegać na Bożej łasce. Dlatego sola gratia to jest taki fundament również istotny. I w końcu sola Christo. Wierzymy, że tylko Chrystus jest jedyną drogą do Boga. Wierzymy, że Bóg, choć jest w trzech osobach, wierzymy oczywiście w Trójcę, Boga Ojca, Ducha Świętego, Syna Jezusa Chrystusa. To jednak tak jak sam Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Dlatego też wierzymy, że Jezus jest jedyną drogą, na której można znaleźć pokój, zbawienie, radość, spełnienie. I Jezus jest jedyną osobą, jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, który daje zbawienie. Zasady, o których wspomniałem właśnie, są fundamentem Kościoła protestanckiego na całym świecie. Jednakże Kościół Zielonoświątkowy, który powstał w 1901 roku i był sam w sobie wielkim przebudzeniowym ruchem charyzmatycznym, jako taki wzbogacił te zasady o spontaniczność, o działanie darów Ducha Świętego, o śpiew, muzykę i wszystko to, co wyraża naszą ludzką radość i ekspresję na nabożeństwie, w czasie modlitwy, w czasie, gdy wielbimy Boga, ale także w codziennym życiu. Kościół Zielonoświątkowy, który właściwie jest wielkim ruchem charyzmatycznym, rozlanym po całym świecie i którego ślady można dostrzec we wszystkich niemalże kościołach współczesnych, jest właśnie takim ruchem pełnym spontaniczności, radości. Gdy wielbimy Boga, robimy to z pasją, z sercem. Gdy czytamy Biblię, staramy się z pasją doszukiwać w niej radości, wiary, nadziei na codzienne dni. Gdy żyjemy, staramy się żyć z pasją i z radością, którą daje nam Duch Święty. W Nowym Sączu, jako Kościół w naszym działaniu, opieramy się na trzech takich fundamentalnych zasadach, które wierzymy, że Duch Święty zesłał nam, dał nam jako takie drogowskazy, jakie takie fundamenty, kluczowe trzy rzeczy, na których opieramy naszą posługę jako Kościół. Po pierwsze, modlitwa i uwielbienie. Chcemy być Kościołem modlitwy. Wierzymy, że powołaniem Kościoła jest modlić się. Modlić się o miasto, w którym jesteśmy, modlić się o świat, modlić się o ludzi, którzy tego potrzebują i modlić się o siebie nawzajem. Kiedyś John Wesley powiedział, że Bóg nie robi nic
jak tylko odpowiada na modlitwę. Dlatego chcemy być Kościołem modlitwy. Chcemy też wielbić Boga. Wierzymy, że uwielbienie, wierzymy, że chwała jest, tak jak samo Słowo Boże mówi, jest miejscem, gdzie Bóg lubi przebywać. Gdy Boży lud się gromadzi, to Bóg przebywa pośród nich w chwale tego ludu. Gdy Boży lud uwielbia Boga, Bóg przybywa pośród nich. Dlatego chcemy Go uwielbić. Chcemy być Kościołem wielbiącym Boga. Po drugie, budowanie relacji jako rodzinnych, relacji rodzinnych w Kościele. Chcemy być Kościołem budującym relacje, tak jak Słowo Boże mówi, że po naszej miłości wzajemnej mają ludzie wokół nas poznać, że jesteśmy chrześcijanami. Nie po tym, że nazywamy się chrześcijanami. Nie po tym, że może my mówimy, jacy to jesteśmy dobrzy czy święci, ale po naszych wzajemnych relacjach. Po tym, jak miłujemy się, po tym, jak zwracamy się do siebie. Dlatego robimy i staramy się robić dużo jako Kościół, aby budować właśnie takie dobre relacje rodzinne, aby po miłości wzajemnej świat mógł poznać, że należymy do Chrystusa. I po trzecie, jako Kościół chcemy i wierzymy, że jesteśmy powołani do tego, aby także służyć miastu i społeczności, w której jesteśmy. Dlatego też staramy się pomagać bezdomnym. Dlatego też od wielu lat pracujemy w więzieniu, w pracy duszpasterskiej, staramy się pomagać więźniom. Dlatego też staramy się pomagać ubogim rodzinom, zarówno z naszego kościoła, jak i z zewnątrz. Nie ma to znaczenia, z jakiego kościoła te rodziny pochodzą. Jeżeli widzimy wokół nas potrzebujące rodziny, staramy się pomagać. Chcemy być kościołem, który coś dobrego wnosi do miasta, w którym żyje. Szanowni Państwo, Kościół Zielonoświątkowy, który będąc sam w sobie charyzmatycznym ruchem przebudzeniowym wzbogacił Kościół protestancki o elementy spontaniczności, muzyki, ekspresji, wyrazu i pasji zarówno w śpiewie, modlitwie, jak i w głoszeniu Bożego Słowa. Nabożeństwa charyzmatyczne, nabożeństwa Kościoła Zielonoświątkowego są pełne radości, muzyki, spontaniczności w modlitwie i wyrażaniu uwielbienia dla Boga. Ruch charyzmatyczny, który potem przekształcił się w Kościół Zielonoświątkowy, do dziś istnieje w wielu kościołach, także w Kościele katolickim. Zapoczątkował nowy rodzaj muzyki w Kościele – gospel. Gospel to churalna, spontaniczna muzyka liturgiczna. Działalność darów Ducha Świętego, prorokowanie, modlitwa o chorych, pasja w głoszeniu Bożego Słowa są do dziś wizytówką Kościoła Zielonoświątkowego, także w Nowym Sączu. Zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia naszej strony, także na nasze nabożeństwa. Wszystkie informacje znajdą Państwo na naszej stronie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania albo chcieliby o czymś porozmawiać, proszę nie wahać się tych pytań zadawać także poprzez stronę internetową albo telefonicznie. Telefon jest podany na naszej stronie. Jeszcze raz dziękuję, że zechcieli Państwo zaglądnąć na naszą stronę. Życzę miłego dnia. I do zobaczenia.